Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku Domu Modlitwy. Zacznijmy modlitwę od znaku krzyża. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jeszcze na początek bym chciała Was zachęcić do wspólnej modlitwy, abyście Wy też modlili się ze mną, abyście nie wstydzili się, tylko pewnie jesteście sami w pokoju, albo nie ma przy Was innych, lub na przykład nie słyszą aż tak, ale nawet jeżeli są obok Was inni, to żebyście nie wstydzili się przy nich modlić, albo nawet zachęcili, zaprosili do wspólnej modlitwy razem ze mną. Więc jeszcze teraz zachęcam Was do tego, byście mówili wezwania, modlitwę językami i wieloma innymi. Jest naprawdę wiele różnych sposobów, a Jezus jest bardzo dumny, gdy Ciebie widzi, kiedy się modlisz, nie wstydzisz się i ewangelizujesz innych, lub też starasz się nawracać siebie, innych, więc zachęcam naprawdę do tego, bo modlitwa to jest broń na całe zło. Jezus jest naszą tarczą. Przyjdź, Panie Jezu, do każdego z nas, abyśmy nie bali się mówić o Tobie, abyśmy nie wstydzili się Ciebie. Przyjdź do naszej codzienności, abyś był cały czas z nami, żebyś był rano, dzień, wieczorem, żebyś cały czas był, dodawał energii, miłości, pewności siebie. Przyjdź, Panie Jezu, abyśmy czuli bardzo Twoją obecność cały czas. Przyjdź, Panie Jezu, do wszystkich filmików wojska, żeby dużo osób je oglądało i żeby były z tego owoce. Przyjdź, Panie Jezu, do spotkań wojska, żeby każdy się otwierał, aby nikt się nie bał mówić, abyśmy nie wstydzili się podnosić rąk, wstawać, tylko abyśmy robili to, co będzie dla nas teraz najlepsze w modlitwie, to, co będzie z Tobą najprzyjemniejsze, najskuteczniejsze, żeby były jak największe owoce. Przyjdź, Panie Jezu, i dodawaj nam otuchy i pewności, że my jesteśmy Twoimi dziećmi i że bardzo nas kochasz i nigdy nas nie zostawisz. Przyjdź z zaufaniem i poczuciem Twojej wielkiej miłości. Przyjdź z wielkim ogniem w sercu i cały czas dodawaj takiej miłości dziecięcej, gdzie nie będziemy się bać, wstydzić, tylko cały czas przy Tobie trwać, abyśmy nie myśleli o tym, co źle powiemy, co źle zrobimy, w czym się pomylimy, tylko żebyśmy cały czas szli do przodu razem z Tobą, a nie patrzyli na to, co było kiedyś, co się złego stało. Przyjdź, Panie Jezu. Też mam nadzieję, że Wy również się modlicie i też dlatego teraz nie zapomnijmy, aby modlić się również nie tylko proszeniem, ale też dziękowanie albo przepraszanie, abyśmy cały czas mogli coś takiego mówić, aby właśnie ta przyjaźń nie opierała się tylko na tym, że Jezus daje, a my nic nie dajemy, bo przyjaźń ma polegać na tym, że Jezus nam daje, a my Jemu też dajemy, staramy się dawać, pomimo tego, że nie zawsze jakby nam się to wszystko udaje, bo nie jesteśmy idealni, jesteśmy ludźmi, to abyśmy cały czas starali się tą miłość odwdzięczać Jezusowi, nie wstydzili się Jezusa, więc przepraszam Cię, Panie Jezu, za to, że nie zawsze znajdę dla Ciebie czas, że czasami zapominam o Tobie, a Ty cały czas dodajesz takiej otuchy i miłości. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za to, że cały czas przychodzisz
i jesteś z nami. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za to, że dodajesz mi takiej odwagi i pewności siebie, abym mogła głosić Ewangelię i mogła głosić nauczanie o Tobie i ogólnie, żebym mogła głosić o tym, jaki Ty jesteś miłosierny i pomocny. Dziękuję Ci, Panie Jezu. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za to, że dodajesz otuchy i za to, że cały czas przychodzisz, nie zostawiasz i dodajesz wytrwałości. Dziękuję teraz też Wam za wspólną modlitwę. Zachęcam Was do oglądania kolejnych filmików Wojska. Pa, pa!